Witam Was serdecznie i wracam. Wracam do Jana Kochanowskiego, wracam do jego trenów, o których tak bardzo obszernie mówiłem na poprzedniej lekcji i chciałbym, żebyśmy spróbowali dzisiaj troszeczkę bliżej przyjrzeć się jednemu z trenów. Trenowi dziewiątemu. Nie powiem, że szczególnie wybitnemu, albo bo treny wszystkie są wybitne. I tam w zasadzie nie ma jednego słabszego kawałka. Natomiast chciałbym, żebyśmy spróbowali temu trenowi się przyjrzeć i troszeczkę zwrócić uwagę na to, co z nim się dzieje, żeby dać Wam troszkę wyobrażenie o randze trenu. Tren dziewiąty idzie tak. Kupić bycie mądrości za drogie pieniądze, która, jeśli prawdziwie mienię, wszystkie żądze, wszystkie ludzkie frasunki umiesz wykorzenić, a człowieka tylko nie w anioła odmienić, który nie wie, co boleść, frasunku nie czuje, złym przygodam nie podległ, strachom nie folguje. Te wszystkie rzeczy ludzkie masz za fraszkę sobie, jednako myśl, tak w szczęściu, jako i w żałobie zawsze niesiesz. Ty śmierci na mnie się nie boisz, bezpieczna, nieodmienna, niepożyta stoisz. Ty bogactwa nie złota, nie skarby wielkimi, ale dosytem mierzysz i przyrodzonymi potrzebami. Ty okiem swym nieuchronionym nędznika upatrujesz pod dachem złoconym, a uboższym nie zajrzysz szczęśliwego mienia, kto by jedno chciał słuchać twego upomnienia. Nieszczęśliwy ja człowiek, którym lata swoje na tym strawił, żebych był ujrzał progi twoje. Teraz on nagle w stopniu ostatnim zrzucony i między insze jeden z wiele policzony. No dobra. Teraz tak. Na co chciałem zwrócić Waszą uwagę w tym utworze? Po pierwsze, zwróćmy uwagę, jak on jest zbudowany. On w waszym podręczniku przedrukowany jest taką choinką. Widzimy wyraźnie, że co drugi wers ma cięcie. Przypominam, że w terminologii drukarskiej czy w terminologii wydawniczej określenie wcięty oznacza to, co możemy. No wy jeszcze nie, bo młodzi jesteście, ale co niektórzy mogą znać z życia codziennego, jak o tym powiemy, że jest wcięty. Tylko słowo wcięcie oznacza takie wysunięcie, tak? Mamy wcięcie takie drukarskie, tak? No więc on idzie sobie taką choinkę. No i teraz popatrzmy, co się dzieje. Kupić bycie mądrości za drogie pieniądze. Mamy 13 zwierzę, która jeśli prawdziwie mnie nią krzyk i żądzę. Bardzo ładny mamy sylabizm, tak? Czyli uporządkowanie wersu ze względu na ilość sylabizacji. Ale teraz spróbujmy jakby wejść tak, jak to się mawia w grach, level up, tak? Spróbujmy się przenieść troszkę wyżej. I spróbujmy sobie policzyć akcenty. Ja nie wiem, czy mi się to uda. Słowo daję, że nie robiłem tego wcześniej. Kupić by cię mądrości za drogie pieniądze.
Wyrażenie przyimkowe, które tutaj się pojawia, jest czy coś w stylu wyrażenia przyimkowego, jest razem akcentowane, tak? Kupić by cię mądrości za drogie pieniądze. Mamy 6 akcentów. Która jest prawdziwie mienią wszystkim rządzą. Mamy 5 akcentów. Zobaczmy, rozchodziłem się, zobaczmy, jak ona to robi dalej. Wszystkie ludzkie frasunki umiesz wykorzenić. 5 akcentów. A człowieka tylko nie w anioła przemieni. 5 akcentów. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zwróćcie uwagę, że Jan Kochanowski już wtedy, w wieku XVI, Treny się ukazują drukiem w roku 1580. Ja tego nie powiedziałem na poprzedniej lekcji, a o tym warto pamiętać, no bo to, tak jak mówię, no to jest jeden z najważniejszych utworów w historii literatury polskiej i również literatury europejskiej, więc to być może jedna z takich magicznych dat, które warto sobie zapamiętać. Więc to jest końcówka XVI wieku. Jan Kochanowski ledwo zafundował polskiej poezji pierwszą taką rewolucję technologiczną, czyli sylabizm, to już zaczyna się bawić sylabotomizmem. Ponieważ uporządkowanie wersów pod względem ilości sylab to jest nic innego jak sylabotomizm. I teraz zwróćcie uwagę, że mało tego, że on tutaj eksperymentuje z wersem, który ma 5 akcentów, ewentualnie 6 akcentów. A przypominam, że dystych elegijny powinien być na przemian skonstruowany z wersu, który ma 6 stóp rytmicznych i 5 stóp rytmicznych, czyli heksamet i pentamet. I w związku z tym Jan Kochanowski próbuje tutaj w języku, który ma zupełnie inne uwarunkowania gramatyczne niż język grecki, ten, w którym był używany heksamet, był używany stopy metryczne, on już tutaj próbuje eksperymentować z czymś takim, jakby stopa rytmiczna, tak? Czyli po prostu z akcentem. Tutaj taki margines dygresyjny, bo ja już nie pamiętam, czy myśmy o tym powiedzieli na lekcji, a nawet jeżeli powiedzieliśmy, to powiedzieliśmy to bardzo wzmiankowo, więc ja może tutaj przypomnę, żebyśmy mieli jasność. W bardzo starym języku greckim, w takim języku greckim, w jakim były pisane utwory literackie na wysokości tego okresu archaicznego literatury greckiej, później okresu klasycznego, później jeszcze gdzieś tam w tej łacinie rzymskiej to się też pojawiło, mieliśmy takie zjawisko, które nazywamy iloczasem. Na czym polega to zjawisko? Zjawisko polega to na tym, że jedne samogłoski wymawiamy dłużej, a inne samogłoski wymawiamy krócej. Tak? I po prostu już wymówi. I teraz, jeżeli wyobrazicie sobie takie uwarunkowanie dźwiękowe języka, no to do czego dojdziemy? No dojdziemy do tego, że jak się ma odpowiednio biegłego pisarza, kogoś, kto potrafi się wystarczająco biegle posługiwać językiem, no to wtedy możemy sobie kombinować w wersie rytm oparty na długich samogłoskach, krótkich samogłoskach. Jakaś kombinacja wyrazów, gdzie jest określony układ długich, krótkich samogłosek i następna taka kombinacja, i następna. I jedno takie ogniwo, które później będzie się powtarzało w wersie, nazywamy stopą metryczną. Różne były te stopy metryczne w zależności od tego, jakie były układy tych długich i krótkich samogłosek. Były amfibrachy, były daktyle, były jamby, były trocheje, spondeje i tak dalej. To są naprawdę skomplikowane rzeczy. W języku polskim tego nie ma. Dlaczego tego nie ma? Bo nie mamy iloczasu. Bo wszystkie samogłoski wymawiamy jednakowej długości. To zjawisko iloczasu zniknęło z języków europejskich bardzo dawno temu. Dlatego, że języki rządzą się takim prawem upraszczania. A dbanie o to, żeby wymawiać długo, krótko samogłoski, no,
było po prostu nieekonomiczne, to się nie opłacało z uwagi, z powodu jakby takiej prostoty używania języka, więc to sobie gdzieś tam zanikło po drodze, tak? Dzisiaj też pewne rzeczy zanikają z języka, jakieś takie różnorodności, czyli na przykład akcentowanie, tak? Dzisiaj bardzo rzadko słyszymy, żeby ktoś prawidłowo akcentował na przykład, nie wiem, mówił na przykład, nie wiem, że czym się interesujesz? No, nam interesuje się muzyką. To jest nieprawidłowo powiedziane. Powinno być powiedziane, interesuje się muzyką. Czyli akcent powinien padać na pierwszą syllabę, tak? A nie tak jak tutaj jest, tak? Więc to rzeczywiście jest taka rzecz dość skomplikowana. I to dzisiaj znika na przykład, tak? To różnorodność akcentowa znika. No i pewnie gdzieś tam sobie zniknie. Oczywiście jacyś tam turyści językowi strasznie nad tym diadolą. No i no pewnie troszkę język polski straci takiej melodyjności na tym, ale to jest chyba nieuchronne i chyba tego nie jesteśmy w stanie zmienić. Ale to już tak na marginesie zupełnie. Natomiast rzeczywiście jest tak, że zwróćcie uwagę, że tutaj Jan Kochanowski sobie tak eksperymentuje bardzo zabawnie, tak? Z akcentami, bo ten iloczas zanikł, ale można próbować stworzyć coś w rodzaju stopy metrycznej, jeżeli się odpowiednio człowiek bawi akcentami wyrazowymi, tak? I zwróćcie uwagę, że Jan Kochanowski próbuje tutaj uporządkować wers nie tylko pod względem ilości sylab, to jest banał, ale również pod względem ilości akcentów i próbuje to robić tak, żeby to przypominało dystyk elegijny, który był używany w prawie. Więc to jest jakby istotny rzecz. Druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić tutaj uwagę, też troszkę na marginesie, te różne takie misie pysie, które zawdzięczamy Kochanowskiemu. No ta nieszczęsna przerzutnia, tak? Kiedy parę lekcji temu mówiłem wam o czego chcesz od nas, panie, no to tam mówiłem, że tam przerzutni w zasadzie nie ma. Natomiast tutaj jest, tak? I tutaj jest bardzo wyraźnie widoczna. Na przykład wers 12-13, tak? Te bogactwa nie złotem, nie skarby wielkimi, ale dosytem mierzysz, tu jeszcze nie ma przerzutni. Ty bogactwa nie złotem, nie skarby, ale dosytem mierzysz i przyrodzonymi potrzebami. Tutaj jest przerzutnie. Bardzo prosto to sprawdzić. Przeczytajmy sobie te dwa wersy z przerzutnie i bez przerzutnie. Ale dosytem mierzysz i przyrodzonymi potrzebami. Ty okiem swym nieuchronionym. To ma sens. A teraz przeczytajmy to bez przerzutnie. Ale dosytem mierzysz i przyrodzonymi potrzebami. Ty okiem... To nie ma sensu. Szyk zdania się burzy i w ogóle to przestaje mieć jakikolwiek sens. No dobra, ale to są drobiazgi. Ale przejdźmy do rzeczy ważniejszej. Po pierwsze, ten tren ma bardzo wyraźny charakter inwokacyjny. Tak? Tutaj bardzo wyraźnie widzimy, że on z punktu widzenia takiego bardzo tradycyjnego podziału liryki z uwagi na konstrukcję podmiotu, czyli przepraszam za brzydkie wyrażenie, podmiot liryczny. Z tego punktu widzenia mamy tutaj do czynienia z utworem, który byłby typowym przykładem liryki inwokacyjnej, czyli takiej liryki, gdzie najważniejsze jest liryka, czyli liryka zwrotu do adresata. Kto jest tym adresatem? Adresatem jest mądrość. Mądrość, która tutaj jest dodatkowo bardzo mocno upostaciowiona, ponieważ jest napisana z dużej litery. Więc ona jest traktowana jako taka albo bardzo wielka wartość, albo jest traktowana jako, albo jest traktowana wręcz jako osoba, tak? No i teraz tak, co robi Kochanowski? Kupić bycie mądrości za drogie pieniądze, tak? Chciałbym się mieć mądrości. I tutaj zwróćcie uwagę, że od tego momentu ten utwór zaczyna mieć właściwie taki szyk, moglibyśmy go rozpisać tak naprawdę na jedno bardzo monotonne zdanie, gdzie podstawową figurą byłaby jakaś tam anafora, tak? Albo która, albo tu, tak? Która jest i prawdziwie menią wszystkie rządze, wszystkie ludzkie prasunki umiesz wykorzenić, a człowieka tylko nie da miała odmienić. Który nie wie, co boleś prasunku nie czuje, złym przygodam nie podległ, strachom nie połudzuje. Ty wszystkie rzeczy ludzkie masz za każdą sobie, jednak myśl tak szczęście, jako i w żołobie zawsze niesiesz. Ty śmierci na mnie się nie boisz, bezpieczna, nieodmienna, niepożyta stoisz. Ty bogactwa nie złotem, etc., etc., etc. Tutaj jeszcze to ty się pojawia co najmniej raz, o ile nie więcej.
Więc za każdym razem on powraca do tej mądrości. Do jakiej mądrości? Oczywiście do mądrości, która tak naprawdę jest z grubsza rzecz biorąc streszczeniem filozofii stoickiej. Bo w zasadzie w tym wersie mamy do czynienia tak naprawdę z opowieścią o pewnej koncepcji mądrości. Ta mądrość, która tutaj jest, jest mądrością stoicką. Tak jak pamiętamy, stoicy gdzieś tam z lekcji o Horacem, no to tutaj właśnie taki stoicyzm byśmy mieli, tak? Wszystkie ludzkie frasunki umie wykorzenić. Czyli dzięki tej mądrości człowiek przestaje się martwić, tak? Czyli ma w sobie tą taką stoicką apatię. No jak się nie martwi, to prawie, że się zmienia w anioła, nie wie co boleść, nie czuje frasunku, nie podlega złym przygodom, nie hołduje strachu. Dalej w zasadzie jest to samo. Wszystkie rzeczy ludzkie masz za fraszkę sobie. Jednaką myśl tak w szczęściu, jak w żałobie zawsze niesiesz. Śmierci na mnie się nie boisz, tak? Czyli to też jest stoickie, tak? Ta apateia sprawia, że my jednaką myśl tak w szczęściu, jako i w żałobie mamy. Tak? Wszystko jedno, czy jest coś, co wywołuje w nas żal, czy jest coś, co powoduje w nas doznanie szczęścia, my jesteśmy zabezpieczeni. To nas nie interesuje, to nas nie wzrusza. To jest ta stoicka apateia, czyli nieodczuwanie, tak? Czyli ta wzniosła obojętność na odmienne koleje losu. Ty bogactwa, nie złoto, nie skarby wielkie, ale dosytem mierzysz i przyrodzonymi potrzebami. Tutaj to jest taki stoicyzm prawie że już epikurejski, tak? Czyli poprzestawajmy na małym, poprzestawajmy na tym, co mamy, tak? Najważniejsza jest w tej mądrości to, co człowiek ma w sobie, tak? To, co greccy stoicy nazywali arete, rzymscy stoicy. W Rzymie stoicyzm był taką w zasadzie modą intelektualną. Rzymscy stoicy nazywali to virtus, czyli mężność albo męstwo, a my to nazywamy cnotą, tak? Czyli to jest właśnie ta taka niewzruszoność wewnętrzna, tak? To jest taka wierność własnemu światopoglądowi, tak? I kompletnie tutaj się nic nas nie jest w stanie ruszyć, tak? Więc ten wiersz jest niesłychanie precyzyjną definicją tego, czym jest stoicka mądrość? W ogóle dla stoików w życiu, przypominam, że stoicyzm był filozofią etyczną, czyli taką filozofią, gdzie to wielkie filozoficzne pytanie, filozofia jest zawsze stawiana pytań, to wielkie filozoficzne pytanie nie było pytaniem, nie wiem, jak coś istnieje, to jest ontologia, albo nie było pytaniem zmierzającym do zrozumienia, w jaki sposób tam rzeczy się wydarzają, to by była epistemologia, ani nie było pytaniem o to, w jaki sposób dojść do jakiegoś prawidłowego wyniku, jakiegoś wnioskowania, bo tym się zajmuje logika, tylko tym podstawowym pytaniem filozofii etycznej jest pytanie, jak żyć dobrze, jak żyć godnie. No i stoicy powiadali, żeby żyć, to trzeba żyć tak, żeby dążyć do mądrości. A co to jest ta mądrość? Ta mądrość to jest osiągnięcie tej cnoty, albo tego virtu, albo tego arete, tak? Czyli tej takiej wewnętrznej stabilności. To łacińskie słowo na określenie tej cnoty, słowo virtus, ono zawiera ten sam źródło słów, ma tą samą etymologię, co słowo oznaczające, łacińskie słowo oznaczające mężczyznę, w sensie biologicznym, w sensie płci. Więc to słowo virtus oznacza mężność, tak? Nawet męskość, nie tylko męstwo albo mężność, tak? Czyli taką niewzruszoną, nie? On się kojarzy, że jak ktoś jest taki, nie wiem, no, przepraszam bardzo, zabrzmi to trochę tak, no nie powiem, że seksistowsko, ale może tak politycznie, no nie, że niepoprawnie, ale tak strasznie tradycjonalistycznie, no że prawdziwy facet to jest taki właśnie niewzruszony, tak? Że on ma takie swoje zdanie i tak dalej, tak? Natomiast rzeczywiście to jest tak, że ta mężność
oznacza takie, takie trwanie przy swoim światopoglądzie, tak? Trwanie, czyli obojętność, to jest to pojęcie apatei, obojętność na zmienne kolejności. I to wszystko mamy w tym utworze, tak? I zwróćcie uwagę, że to jest utwór, który tak, już mamy figury retoryczne, mamy inwokacje, mamy swego rodzaju, nie wiem, czy aż uosobienie, ale prawie że uosobienie, tak? Mamy anafory, mamy wyliczenie. To jest utwór, który opiera się na takim monotonnym wyliczeniu przymiotów tej, i ta monotonia jest tutaj zamierzona, tak? To ma nas tak sprawić taki mantryczny rytm. I wydawać by się mogło do 17 wersu, czyli przez ogromną większość tego 20-wersowego utworu, wydawać by się mogło, że ten utwór jest pochwałą mądrości, tak? Której jeszcze się nie ma. Ale na samym końcu pojawia się figura retoryczna zwana puentą i wkracza ironia, bo się okazuje, że tak naprawdę dążenie do tej mądrości było pomocą. Nieszczęśliwy ja człowiek, którym lata swoje na tym sprawił, że byk był ujrzał progi twoje. Czyje progi? No twoje progi mądrości. Tak? Terazem nagle stopnie w ostatnim zrzucony i nie wyinszał jednym wiele politycznych. Czyli ironia, tak? No, nie może być gorszego ciosu w ten renesansową mądrość, jak stwierdzenie, że ten, który zmierzał do mądrości, tak naprawdę był głupolem. No przecież to jest gruby paradoks, tak? A on tutaj mówi, tak? Znaczy, dążyłem do mądrości, to był zupełnie pomysł. Ponieważ okazuje się, że teraz w momencie próby ta mądrość mi się zupełnie do niczego nie przyda. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, jak się czyta ten trend? Sam dla siebie. Powiedzielibyście, jakbyście czytali ten utwór bez znajomości kontekstu całości cyklu trenu, że to jest utwór żałobny, to w życiu. No bo skąd? Przecież tu się żadna Urszula nie pojawia. Bo tak naprawdę ten trend pochodzi z innego miejsca cyklu. To jest mniej więcej jego środek, czyli to jest plus minus gdzieś tam, powiedzmy sobie, 19 utworów, no to mamy środek, tak? Więc na tej sinusoidzie jesteśmy dokładnie w szczytowym miejscu, a w szczytowym miejscu cyklu trenów są te utwory, które mają taki charakter właśnie takiej rozprawy z filozofią renesansową. I to jest jeden z tych utworów. No to chyba tyle, nie? Nie ma tu Urszuli w tym utworze. No to jest tren poświęcony Urszuli, który nie ma Urszuli. Zresztą tej Urszuli w ogóle, moim zdaniem, to jednak jest bardzo mało. Raczej jest jakiś ślad po Urszuli, ale o tym będziemy sobie mówić na następnym spotkaniu. Dzięki.